Hej widzowie, dzisiaj jesteśmy tutaj w lesie. Nic nie widać, ale jesteśmy tutaj w lesie, jesteśmy. I nagrywamy dzisiaj filmik. Szukamy kwiatu penisalnego. Tak. I teraz tutaj Szymon... Thank you. Wytłumaczy, co to jest kwiat penisalny. Bo wy nie wiecie. Wy nie wiecie, ale ja wam wiem. Powiem znaczy. Kwiat penisalny, bo kiedyś my graliśmy w Lethal Company. Możecie nie znać tej gry, jak nie znacie, no to chuj wlam w dupę. Znaczy, nie no, żartowałem, nie? Lubimy swoich widzów. Rzecz w tym, że on nazwał serwer... Mega wiertrun penisalny. Kurwa, jak graliśmy... Niestety mamy taki problem techniczny, że przez to, że tutaj mamy test nasze... Nic, tutaj nie mamy światła w ogóle. Bo my jesteśmy debilami. Myśleliśmy, że selfie wideo w telefonie iPhone 11 Pro Max, że ma opcję, wiecie, flash selfie, ale kurwa nie ma. Musimy korzystać z mojego. Nic nie widzimy w ogóle, nic w ogóle tutaj nie widać. Jeszcze teraz mamy takie światła przed oczami, bo się wypaliło nas. Dobra, tutaj z Szymonem, profesor Fortnite. Znaleźliśmy taką w puszczy, tutaj jesteśmy. To jest, nie podamy też tej puszczy nazwy, dlatego to jest, no, bo nie. Daleko w Sindal, kurwa. Tak, i tutaj przy tym zwalonym pniu, z pieniu zwalenia, tutaj trzeba się przedrzeć przez te chaszcze. No i to nie piorun pierdolny, tylko waleń. Tak, i tutaj przy takich pieniach właśnie często znajdują się te, pięknie świecisz. Te kwiaty penisalne pięknie tutaj się czasami kwitną, ale niestety nie ma tutaj żadnego teraz. Okej, no dalej szukanie jest tutaj, niestety nic nie znaleźliśmy. Słuchajcie mnie teraz wszyscy, bo to jest ważny aspekt w ogóle całego powodu, dla którego tutaj kurwa się sprowadziliśmy, tak? No bo generalnie jest to inna odmiana kwiatu penisalnego, w zasadzie z tej samej rodziny. Kwiat, kurwa, ci połech to potka, kurwa. A jaka potka? Z Fortnite'a. Poważnie mówię, z tego się robi kurwa slurp juice. Tam mieli takie właśnie roślinki, kurwa. A jak włączycie sobie performance moda, to już nie ma tych roślinek generalnie. Proszę zobaczyć, kurwa, bo to jest nowe znalezisko. Tutaj jestem w skali do tego. Wielka bulwa. No powiedzmy, że widać tą skalę, tak? To jest bulwa dupna. Bulwa dupna, jak tutaj widać, ona jest porośnięta mchem, ale to nie jest zwykły mech, bo to jest, tutaj pokażę, to jest mech łonisty. Jest ten, bulwy takie się robią jak drzewo jest gównem. No i powtórzę tutaj, jeśli ten cieci było źle zrobione czy coś. Takie bulwy powstają jak drzewo jest nawyżone zbyt dużą ilością gówna. Hej, tak korzystając z tego, że sobie tak idziemy i w sumie nie wiemy gdzie teraz idziemy. W miejscu, bo tu piasek tak. Jest. Jesteśmy ogólnie teraz w kanionie, ale to nie to chciałem teraz poruszyć. Ogólnie chodzi o to, że niedługo zbliża się Halloween. I na Halloween pewno dropnie jakiś filmik, a jak nie dropnie, to... To chuj nam w dupę. Tak, takie ze świątecznym kiedyś. W sumie nikt tego nie pamięta, ale było to kiedyś tak ze świątecznym. Ale byliśmy wtedy debilami, kurwa. Młodzi i głupi, nie? Teraz jesteśmy... O chuj. Słyszałeś to? Nie, ale w sumie tak... Bo ogólnie tu jesteśmy w kanionie, jak widzicie jest pustynny. Jest tutaj wszędzie puszczy. Tu jest tama, która została zniszczona i zalało Wrocław. Okej, może nie powinienem z tego żartować tak wcześnie. A tak było? A nie wiesz kurwa o tym? Nie. A okej. Ale w sensie wiem, że zalało, ale nie wiedziałem, że tama jakaś. No, niektórzy umarli. Serio? Rest in peace. In peace to znaczy. In peace. Ja tak mówię, bo mnie to nie dotknęło, nie? Gdy... Tutaj nagrywamy fenomen geologiczny. Bo tutaj są schody naturalne. Naturalnie wygenerowany, kurwa, zero modów. Chunk tak się zrobi, nie? To jest mroczna puszcza. Ale tutaj już... Tak, co to kurwa jest?
Ekotama z domu. Tak, V2 kurwa, wersja bardziej na... O, patrzcie. Ale czemu? No bo umrzesz. Ale tam jest tama. Kurwa srama to jest. Ogólnie tutaj, no już jesteśmy wiele godzin w puszczy. Więc kierujemy się w stronę wyjścia. Mamy wrażenie, że nie znajdziemy mogli niestety. Mogli mi się do Miednicy kurwa przylepiają. Tak, ten, ale... Ej, słyszałeś to? Nie. Czy tam? Nie. Udało nam się uciec. Na szczęście Szymon przybrał swoją formę. No, ostateczną. Nauczyłem się ostatnio po odblokowaniu 10 levela kurwa skill tree. I właśnie tutaj już byliśmy przy wyjściu, jak widzicie, jest tutaj już droga normalna. I tutaj akurat szliśmy do wyjścia już i znaleźliśmy. Tutaj jak widzicie jest ten, jak to się nazywa? Coś tam penis. Kwiat penisalny. Tak, dokładnie. Tutaj jest, jak widzicie. I z niego się robi wywar do czegoś. Tam się go robi coś tam i... Zupę sobie zrobić z niego, nie? No i to jak ten, znaleźliśmy to już... Siema. Tutaj Szymon się jeszcze żegna. Do następnego za pół roku albo za rok.